Witam serdecznie, szczęść Boże. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Jesteś lekarzem, masz swój gabinet lekarski i zaczynasz pracę. Otwierasz drzwi od gabinetu, patrzysz, a tam nikogo nie ma. Nikt nie czeka na ciebie tam w przedpokoju czy tam w, jakimś, w jakiejś poczekalni. Żaden chory nie czeka na ciebie. I tak mówisz sobie: No fajnie, super, dzisiaj mam wolne. Zamykasz gabinet, jedziesz na ryby, na działkę, idziesz do sklepu, idziesz spać, cokolwiek. Ale to się powtarza. Więc w końcu myślisz sobie, no muszę coś zrobić, bo pacjentów nie ma, nie jestem lekarzem. Oczywiście ja wiem, że to jest takie dość trudne do wyobrażenia sobie, żeby nie było pacjentów w poczekalni, czekających na lekarza, ale wyobraźmy sobie, że tak jest. Więc idziesz i szukasz chorych, idziesz na wizyty domowe, szukasz po prostu chorych, bo musisz spełniać swoją posługę, swoje powołanie. Jesteś lekarzem, nie? A lekarz jest o tego, żeby leczyć. Ale jak nie masz kogo leczyć, to co? No, musisz ich znaleźć, bo inaczej nie wypełnisz swojego powołania, nie będziesz miał z czego, z czego żyć. Dobra, a teraz przeczytajmy sobie Ewangelię. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarną ujrzał człowieka, człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. To Jezus przyszedł do Mateusza, a nie Mateusz do Jezusa. Musimy to sobie jasno. Zapamiętać, że to Jezus przyszedł do Mateusza, a nie Mateusz do Jezusa. Inaczej było z innymi ludźmi, z chorymi, cierpiącymi. Oni często przychodzili do Jezusa. W tym wypadku jest inaczej. To Jezus wychodzi do Mateusza, który jest celnikiem, wielkim grzesznikiem. I co robi Mateusz? Idzie za Jezusem. Gdzie? Do Mateusza, do domu. Gdy Jezus. Siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czym jest grzech? Grzech to jest największa choroba człowieka, największa. Większej nie ma. I jedynym lekarstwem na grzech jest Jezus. Pójście za Nim. To znaczy, czynienie tego, co On mówi, naśladowanie Go, poznawanie Go. Życie według jego przykazań, jego wskazań. Oczywiście za Jezusem często chodzili ci, którzy byli chorzy fizycznie, psychicznie, mieli jakieś problemy z duchami, ze złymi duchami. Nawet za Jezusem chodzili ci, którzy byli umarli. Może nie bezpośrednio sami, ale w ich imieniu, na przykład Maria. Marta, no, przyszli do Jezusa po to, żeby wskrzesił łazarza. No i wskrzesił go, uratował go. Więc za Jezusem chodzili ci, którzy mieli problemy fizyczne, psychiczne. Ale to Jezus chodził za tymi, którzy mieli problemy duchowe. Jezus szukał grzeszników. Grzesznicy nie za bardzo szukali Jezusa. I dzisiaj też tak jest, że. Raczej ci, którzy nie chodzą do kościoła i żyją w grzechu, nie szukają Jezusa. Nie szukają spotkania z Jezusem. Tak się przyzwyczaili do grzechu, że może jest, jest im wstyd, może nawet już nie wierzą w to, że jest ktoś, kto ich kocha, kto jest w stanie im przebaczyć. Dzisiaj patrzymy na, na to, co się dzieje w kościele naszym, i coraz mniej ludzi chodzi do tego kościoła, coraz więcej odchodzi, coraz mniej młodzieży uczęszcza na religię, no bo wybrali swoje życie, tak jak Mateusz. Mateusz nie idzie do Jezusa. Musimy sobie o tym zawsze przypominać, że to nie Mateusz poszedł za Jezusem, sam z siebie. To Jezus przyszedł do Mateusza najpierw i zaprosił go do wspólnej drogi. A Mateusz pod wrażeniem Jezusa był takim wielkim, że zgodził się. Tak, pójdę za tobą i poszedł natychmiast. Zobaczcie, że Jezus wychodzi z Kafarnaum. Czym jest to Kafarnaum? To jest wioska pocieszenia, miejsce pocieszenia. Jezus znalazł tam pocieszenie. Jezus dawał też tam pocieszenie. To jest miasto, to jest miejscowość, miasteczko, gdzie Go przyjęto. W Nazarecie Go nie przyjęto. Wychowywał się w Nazarecie przez wiele lat, mieszkał tam i Go odrzucili. Kiedy objawił się światu, który Go znał, no to ten świat Go odrzucił. Swoi Go odrzucili i chcieli Go zabić. Kiedy dowiedzieli się, że, że jest... Mesjaszem, że uważa się za kogoś wyjątkowego. Chcieli go zabić. Nazaret, y, mieszkańcy Kafarnau przyjęli go. Piotr go przyjął pod dach. On był tam kochany. I Jezus opuszcza to swoje miejsce. To znaczy, że my też powinniśmy opuścić to nasze, tą naszą wspólnotkę, gdzie jest nam dobrze. Są takie wspólnoty, które nie ewangelizują, które kompletnie nie wychodzą do grzeszników które siedzą we własnym sosie, jest im tak dobrze, takie kółka wzajemnej adoracji. Można to zobaczyć często na Facebooku, bo oni publikują te swoje zdjęcia. Nie mam im tego za złe, chociaż ja jestem człowiekiem starej daty, chociaż nie jestem taki stary i bardziej lubię kroniki, jakieś takie ze zdjęciami, albumy, niż wrzucanie zdjęć, ze swoich jakichś tam wojaży, czy jakiś imprez, żeby wszyscy to widzieli, nie? No dobra. Wspólnoty te puszczają sobie zdjęcia, ale rzadko kiedy wychodzą do takich miejsc, gdzie nie ma Boga. I szukają, powołują na uczniów innych, nie? Często tacy ludzie często nie są chciani przez tych, którzy żyją poza Kościołem. Nie potrafią dotrzeć tak jak Pan Jezus do Mateusza i, i tych wszystkich celników i grzeszników. A przecież my mamy naśladować Pana Jezusa, mamy się tego uczyć, mamy się uczyć ewangelizacji. Nie możemy usiąść sobie w naszym kościele, zamknąć drzwi i powiedzieć, ale nam tutaj jest fajnie. Trzeba wyjść z tego kościoła na zewnątrz, tak jak Pan Jezus. Wychodząc z kafarnaum. Ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Mateusz pisze to Ewangelię. On chce nam coś powiedzieć: że to on mnie zobaczył pierwszy. On mnie odszukał. Ja go nie szukałem. Ja o nim nie myślałem. Ale kiedy on przyszedł do mnie, spojrzał na mnie i powiedział: Pójdź za mną, to nie mogłem się oprzeć. Musiałem iść za nim. Musiałem zostawić to swoje życie, bo już miałem go dość. Ale nie było żadnej alternatywy. Pojawił się on. Pojawił się Jezus. Kiedyś z kolegą byłem w Burdelu, żeby ewangelizować. Poszliśmy tam, bo mieliśmy takie poznanie. I była tam taka jedna kobieta, czekała na nas. Ogłosiliśmy jej Jezusa, pomodliliśmy się nad nią i daliśmy jej to, co mogliśmy, nie? Co nas tym zrobiła, nie wiemy, bo nie mamy z nią relacji. Ciężko było wejść w relację wtedy taką głębszą w tamtym miejscu. Czuliśmy to po prostu we dwóch. Mamy tam iść i ogłosić Jezusa. I ona tam na nas czekała. Często w ogóle nie wychodzimy z naszego kafarna, z naszego pocieszenia, żeby innych pocieszać. I patrzymy. Coraz mniej ludzi w kościele, nie? Dlatego zacząłem od, od, od tej przypowieści, od tej historii z tym lekarzem. Wychodzisz z gabinetu, patrzysz, że tam nikogo nie ma, nie? Jesteś sam. Nikt cię nie chce, nikt cię nie potrzebuje. Więc co robisz? No, zamykasz gabinet, zamykasz kościół, wspólnotę i idziesz szukać tych, do których jesteś posłany. Bo masz nieść miłosierdzie, głosić Jezusa. Bo go poznałeś, prawda? Bo go spotkałeś, nie? Bo doświadczyłeś od niego miłosierdzia, czy nie? Farzeusze nie doświadczyli miłosierdzia od pana Jezusa, bo uważali się za sprawiedliwych. Nie, nie byli w stanie usiąść z grzesznikami, celnikami przy stole, bo uważali się za innych, świętych, jak Bóg. Tak myśleli o sobie, że są jak. Jak Bóg? No bo, bo są inni, są święci, są zdrowi, sprawiedliwi. No nie są sprawiedliwi, są źli. Ale nie szukali w Jezusie tego lekarstwa. Można być blisko Jezusa i nie szukać w Jezusie lekarstwa. Można się przyzwyczaić do pobożności, liturgii, do koszyczków w sobotę wielkanocną. Można po prostu, no. Tak z dziada pradziada żyć, niby blisko Jezusa, ale bardzo daleko od Niego. Bo nie szukać w Nim pocieszenia, uzdrowienia, przebaczenia. Można chodzić do kościoła, ale omijać konfesjonał. Bo to nie dla mnie, ja nie jestem takim grzesznikiem jak, jak Mateusz. Nie? I ci celnicy i inni, niech oni tam chodzą. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany i, i że ktoś coś dobrego z tego wyciągnął. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.